Siema, dzisiaj zobaczysz, jak gram na serwerze XD Company. W dzisiejszym odcinku będziemy szli w ósemkę do endu i kto pierwszy podniesie jajo smoka, ten wygrywa i zostaje prezydentem serwera. I zanim jeszcze zaczniemy, przypominam ci, że w drugiej linijce opisu znajdziesz konkurs na komputer za 5000 zł. Jedyne co musisz zrobić, to zasubskrybować nasze wszystkie kanały. No i zapraszam do odcinka. Witam wszystkich, 350 osób, 100 łapek z bomby. Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy dzisiaj ogarniać kilka rajdów, żeby zrobić totemy nieśmiertelności, bo jutro jest wielki event, będzie. Kto zbierze jajo smoka, zostaje prezydentem, więc... Ja chcę zostać prezydentem, więc totemy się przydadzą. Jak wiecie, wczoraj skończyliśmy na takim seciku, także mamy full secik, mam jakiś mieczyk sobie ogarnięty, jakąś siekierkę, no wiecie o co chodzi, generalnie mam wszystko. Troszeczkę, że tak powiem, bogactwo zaczyna sięgać, mamy dużo emeraldów i mamy jeszcze więcej emeraldów here, ponieważ ogarnąłem sobie tylko w międzyczasie, że wszyscy sprzedają mi za jeden papier, także no generalnie idzie się dorobić. Także no jest bogato, z emeraldami nie mamy tu już problemów, myślę, że emeraldowy beacon jest w zasięgu ręki. No stać mnie na wszystko generalnie. Jak widzicie, name tagi 48. A tu mam jeszcze takiego kolesia, który jest niesamowitym moim żywicielem. Mogę kupić od niego sobie co chcę, więc sobie takiego oziomka przygotowałem. Po pierwsze, ancient debrisy trzeba ogarnąć. I chyba nie mam złota, więc złoto to też będzie rzecz do ogarnięcia. Więc dobra, pójdziemy sobie pod ziemię, weźmy na jedną potkę na fire res. Chcę tak, zbrojka na pewno, plus kill off i plus chyba na tą walkę biorę siekierę, nie? A jeszcze łuk będziemy musieli ogarnąć. Słyszałem tu pająk. Także dzisiaj będziemy jeszcze łuk na pewno ogarniać. Generalnie ja nie będę mieszkał tutaj w tym, będę zmieniał bazę, ale spokojnie, ja już mam pomysł, będziemy mieszkać w monumencie, mam bardzo fajny pomysł na to mieszkanie. Na chwilę ci przerwę oglądanie, bo chcę ci powiedzieć o pewnej aplikacji. Jest to aplikacja Zen i musisz ją posiadać. A dlaczego? Ponieważ w samej aplikacji znajdziemy sklepy oferujące cashback. Na przykład robisz sobie zakupy w Lidlu i cyk, 4,5% wraca do ciebie. Fajnie, fajnie. Ale mam dla was coś lepszego. My na przykład z Sandrą teraz kupujemy lodówkę i kupując ją poprzez tą aplikację, dostaniemy rok gwarancji za darmo. W ogóle kupując coś przez tą aplikację, dostaniecie rok gwarancji gratis. Także korzystajcie, pierwszy link w opisie i użyjcie mojego kodu. Wracamy do odcinka. Cyk, cyk, zbieramy to, łączymy w craftingu. Mamy 6 sztabek, więc tyle ile myślałem. Skrapy odłóżmy tutaj, no i lecimy. Mamy achievement. Także jesteśmy cali zmienieni już, także zbroja S, widzowie S, mamy to. Lecimy dzisiaj ogarnąć sobie totemy, więc Bad Omen będzie nam potrzebny. Czy my chcemy tarczę? Tarczy jeszcze nie mamy swoją drogą, nie? Także na tarczę chyba tylko Unbreaking 3 można nałożyć, więc... Czy da się coś lepszego jeszcze? Chyba nie. Czajcie, widzicie takiego kolesia i co mówicie? No nic nie mówicie, bo przegrywacie automatycznie. Bym sobie chętnie, poza odcinkami jakbym grał, to powiem wam, żebym miał pewno już wszystko. Ja sobie nas poza streamkiem obczaiłem, czy tutaj coś jest w pobliżu, w sensie pochodziłem i znalazłem bardzo blisko jedną rzecz, więc będziemy do niej lecieć. Ile chcemy totemów nieśmiertelności uzbierać? Wie ktoś? Ma ktoś pomysł? Ja myślałem o... cały pasek chciałem, bo to się przyda. Jeszcze trochę endermanów by się przydało tutaj złapać i tak dalej, no trochę rzeczy generalnie, kurde, nie wziąłem, że są z żadnych bloków. Powiedzmy, że już mamy. Pan góry ma koksa, więc te koksy na pewno im dużo dadzą, nie? Więc ja trochę nie chcę mi się koksów szukać, bo wszystko jest polutowane blisko. Mam złota. Dobra, szukamy banera. Łooo, dobra. Także mamy bardzo blisko i wioskę sobie też ogarnę, w której będziemy robić rajdy, więc jakby na spokojnie, nie? To jest lipa. Dobra, ale ja nie widzę. O, dobra, zaczynałem się respić. Ej, czy ja ich nie powinienem siekierki bić? Chyba ta. Czekamy na resztę. Ej, crossbow może by się przydał nam na tą walkę, co? No dobra, strzel sobie. O. I co, gościu? Na dwa hity spadniesz? Spadłeś na dwa hity. Ja nie wiem, czy się mogą inne respić, jak są te, więc... Uuu, co jest? Pierwszy raz taki lód widzę tutaj w tej... No, pyk. Tyle w temacie. Zaraz po tej walce będę miał cały crossbow gotowy. Czekaj, cyk. Dobra, zobaczymy, czy się uda. Cyk. Ej, a ona jest napięta, nie? Pa, ona jest napięta. Właśnie o tym mówiłem. Patrz, masz taką kuszę napiętą i wyobraź sobie, że masz power 5 na niej. I patrz, switch i switch. Ty, ja sobie może dwie kusze przygotuję na przykład na tą walkę z nimi. Dobra, tutaj mamy banner. Także cyk, robimy banner. Mamy i lecimy. Właśnie o tym mówię, patrz. Teraz wyobraź sobie, że mamy power 5 i cyk. I cyk. Czaisz to? Tak o, normalnie niszczymy. Tutaj jest wieśniak, trzeba go zamurować. Czekaj, murujemy go. O, odsuń się, wieśniaku. Dobra. Ty, kto dropi? Kto, ty dropisz emerald? Ty, oni nawet biją. Dawajcie. I ostatni. Który dropi tego? A, chyba ten. Windykator dropi tylko. Dobra, tutaj na S. Ich też nie ma co bać. W sumie będę ich bił z tego. Jakaś lawa by się przydała, nie? Czekajcie, może jakbyśmy zrobili tutaj crafting. O, golem nam pomoże, w sumie fakt. Czekajcie, tylko że powinien się bardziej przygotować. Może tak? O, oj, oj, oj. Dobra, tam jest wiedźma. Nie chciałbym z nią zadzierać, bo ona zapoty. Dobra, idziemy po wiedźmę. Idziemy po wiedźmę. Dwa, dobra, wiedźma leży. Oni sami siebie strzelają generalnie. Oj, 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 pani go. Gdzie jest pan golem?
Panie Golem, proszę pomóc, panie Golem. Dawaj go, jeden na jeden z gościem. Tako. Okej, okej, tego się nie spodziewałem. To jest jednak 360. No prawie. Dawaj, bo ja wiem, że wy też możecie instant healę rzucić. Poisony się przydadzą przecież na tą walkę z nimi. Dobra, mamy. Mamy S. O, wybuchnij, wybuchnij. Ale go popchnął w moją stronę. Dobra, wiecie co? Nie chcę padnąć. O, to z tyłu jeszcze jest jeden. Dwóch invokerów. Dobra, nice. Mamy dwa totemy. I tuwa, to jak na takiej akcji tylko trzy rajdy się zrobi, jest po sprawie. Walimy ich normalnie. Dawaj, creeper, pomóż. Dupa! Dobrze! Tutaj widzę jednego. Dobra, mamy trzeci. Teraz ten Ravenger może... O kurde, źle jest. Brakuje tutaj nam wody ewidentnie. Ten będzie miał dipsa. O, co jest? Skąd ten fire? Ty 200 IQ zrobimy akcję z creeperem. Dobrze, dawaj, kolejny creeper. Wysadziło chłopa. Dobrze, tak jest. Gin, gin. To jest najgorszy mob. Ojojoj, lag, boję się dipsa dużego. Dobra, leży, leży, leży. Najważniejsze, że on leży. Trzy totemy mam, dobra. Pytanie, czy tutaj był czwarty. No nie, on znowu zrespił. Nie, nie, no zrespił. No co za głąb. Dobra. Ojojoj. F. Ale to przez te weksy właśnie. Jak się daje zrespić, to tyle. Tyk, dobra. Szkoda, bo jeden straciliśmy przez to. Dobra, no i powinien zostać ten invoker, bo ja go chyba nie zniszczyłem. Proste. Ajs, dobra, to idziemy jeszcze jeden raid zrobić. Cztery. Jest banerowiec. Widzę, że w środku któryś był. No niestety. Nawet nie... Enchanted? Unbreaking 1. Jest generalnie farma raidów, ale nie chce mi się jej tworzyć. Dobra, cyk. Mamy go. Essa, wariaciku. No jest, widzę banerowca. Dobra, widzę banerowca. Cyk, cyk. Dobra, mamy banerowca. Teraz pytanie. Pamiętajcie, że będziemy bić się wędzie, więc przyda się, dadzą się jakieś perły. Też może nie będę na to czasu potem. Dobra, perełka S. Dobra, robimy kolejnego rajda. Ja koksa nie biorę na robotę. Mi koks się nie przyda, tak szczerze. Cyk. Do, 4 hity ściekierki. 5 hitów ściekierki. 6 hitów ściekierki on przeżywa. To chyba jest losowe, czy on będzie, nie? Tak mi się zdaje. Ale dobrze, mamy wszystkie generalnie moby już z rajdów zrobionych, bo chcę też tutaj wszystkie achievementy znowu wykonać na tym świecie. I teraz go robimy. Nie przyzywaj kolejnych, tylko... No nie! Ilu ich? Dobra, leżysz. Nienawidzę ich, bo on jak przyjdzie... Oni są tacy potężni. Wiem, że oni zginą, jak nie mają tego kolesia, więc to na luzie. Hero of the Village. O, widzę, że jest to też ukradł pomysł. No i proste, tyle w temacie. Zawsze jest to kradnie moje pomysły. Miałem wieśniaków, to on też nagle wieśniaków. Nie wiem, o co mu chodzi, nie wiem. Kradnie wszystkie pomysły. Wymyśl sobie coś własnego, a nie wszystko ode mnie kradniesz. Co jest ty? przez to, że twoi koledzy mi rozśmieszyli, zdążyłeś przysłać tych. Dobra, jeden leży. Dobra, leży, przywoływasz. Gituwa, gituwa, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, cyk, i ostatnie go widzę już. To jest jakiś enchant, zaraz zobaczymy, co to za enchant. I tyle. Hero of the Village. Chcę na pewno to zabrać. Myślę, że możemy jakiegoś crossbowa wywalić, na przykład tak. Chociaż, wiecie co? Chłopaki, ile max totemów do endu? Żeby nie było za dużo. Dobra, umówimy się na ileś totemów, żeby nie było. To po dwa. Normalnie totemy, dobra, to po dwa. Okej, dobra, to się ugadaliśmy. Dobra, patrzcie, pokażę wam, a propos fortuny, to patrzcie to. Ja mam trochę tych fortun, więc... Nie ma problemu, nie ma problemu. Po dwa, bo reszta to będzie za dużo. Jak już widzę, że oni też farmią, to... Okej, mamy dwie kusze, super. Dobra, to pójdziemy. Co on chciał? Fortunę 3, to sobie zarobimy, bo patrzcie, patrzcie, ja wam pokażę, dlaczego dla nas fortunka to jest kupa totalna. Gdzie jest fortuna? Fortuna 3. Stonks, jeden emerald, tako. Słuchajcie, to będzie w tą stronę. To na 21, to zaraz będziemy tam praktycznie. Dobra. O, żelazny! Patrzcie, no ty stary, starego tu przywołałeś. Dobra. Trzymaj. I co on tam jeszcze powiedział, że da? 15 emeraldów. Danka, ale patrz jak mi skamował na emeraldy, nawet nic nie powiedział. Dobra, zobaczymy co on w ogóle tutaj ma, co? Ty, no odgrodził sobie bazę, pustynna, no no, fajnie. I czekajcie, gdzie miałem to wyjście? Gdzieś w dole, tutaj się wykopałem, nie? Za dobrze uzbrojony jestem. Dostaliśmy 4, patrzcie, widzicie te diamenty są tu w skrzynce? One są wszystkie z trade'ów. Sandra ode mnie kupował, Esto ode mnie kupił, wszyscy ode mnie kupili coś. I tak możemy kupić Infinity. I chyba trzeba by było jednego wypuścić, wiecie? Tego wypuścimy gościa i rozmnożymy go z tym. F3 plus B. Tyle, dobra. Boję się, że goście mi tutaj się zrespi jakiś ziomek, nie? Czyli tak, mamy Infinity również. Dobra, słuchaj, no. To i to. No i nara. Nara. Ilu już was tutaj jest?
Dobra, oni robią dzieciaka kolejnego, ale tamten nie dorósł. Dobra, zobaczmy. Fire 4, git, chcemy to, chcemy to. O kurde. O kurde, widzowie. S. I tyle, widzowie. Generalnie tak nasz set by wyglądał, plus, aha, potrzebujemy jeszcze ogarnąć te potki. Wszystkiego zrobimy po 6 sztuk. Mieszczę tyle wieków w ogóle, podczas walki. Teraz mieszczę, git będzie. I teraz chyba to, tak mi się zdaje. Nie da się? Czym? Co ja mam zrobić, żeby były Stranger 2? Chyba zwaliłem teraz te potki, nie? Chyba zwaliłem teraz te potki, tak mi się zdaje. Dobra, i teraz będzie Stranger 2. Czyli zrobimy tak. To jeszcze tutaj damy i zrobimy sobie jeszcze jednego Stranger 2. Ej, teraz pytanie. Poison 1 się chyba bardziej opłaca niż 2, nie? Poison 1 się bardziej opłaca niż Poison 2, bo Poison 1 to ma na ten, na aż na 45 sekund działanie. 21 sekund, więc słabo. Dobra, cyk, cyk, dobra. Czyli tak, Stranger mamy gotowe. Dobra, poison. Przedłużmy poison, bo nie będziemy dwójek robić. A, jeszcze to. Dobra, to jest długa podka. Instant damage będzie się robił z instant heala pewno, nie? A z melona można zrobić. Stręże są porobione. Mleko mamy. Dobra, więc ostatnie robimy instant damage. Ostatnie. Nie no, chyba że tyle nam już wystarczy tych instant damage'ów. 9. Staje nam się... Dobra, robimy heala już. Nie robimy instant damage'ów więcej, robimy heala. Efektywność 3 to nie. Kurde, efektywność 5 jakbym trafił też to by było kozak, bo to jest książka, której nie mam tutaj na bazie. Jest, Fetter Falling 1. Kupujemy ile się da, zrobimy sobie max z tego. Fetter Falling 2. Fetter Falling 3. Fetter Falling 4. Mamy, jesteśmy totalnie przygotowani. Plus to... I to jest nasz cały set na wyprawę. Na jutrzejszą wyprawę ze smokiem, walkę. Na wielką bitwę. Dzisiaj odbędzie się wielki event. Wielki event. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać ten event. I to nawet nie chodzi o zostanie prezydentem. Każdy idzie tam w full gearze. Full zbrojach netherite'owych z itemami. I można sobie to na luzie zebrać potem. I mało tego, zapytacie się, po co 4 zbroje na przykład, jeżeli bym zniszczył 4 osoby. Ja wam powiem po co. Potem można zrobić sklep na spawnie ze zbrojami i je sprzedać. S siano. To jest cały nasz set finalnie, z którym pójdziemy. Kill off sobie nawet zrobiłem, żeby nie brać netherite'owego, także będziemy z tym kill offem szli. Z tego co pamiętam, umówiliśmy się na 16 golden apple'ów. I co po evencie? Generalnie nie wiem, czy dzisiaj będziemy się jeszcze wyprowadzać, czy jutro. Czy jutro nie zrobimy całego dedykowanego, długiego streama w przeprowadzce. Ale dzisiaj możemy znaleźć już miejsce na pewno, bo ja wiem dokładnie, gdzie chcę się przeprowadzić, tylko musimy znaleźć. Jak ja zostanę prezydentem, to wiecie, co ja wprowadzam? Ja już powiedziałem. Pierwsza rzecz, którą wprowadzam na serwerze, zgadnijcie. No, pomijam to, że będzie do zrobienia na pewno nether. Każdy będzie musiał będzie na głównej wyspie, tam gdzie będą sklepy, będzie portal, nie? Tam będzie nether hub. Każdy będzie musiał zrobić sobie drogę do siebie z głównej wyspy, więc to będzie pierwsze postanowienie. Drugie postanowienie to każdy będzie musiał przynajmniej jeden sklep stworzyć za mojej kadencji na spawnie. Z czymkolwiek chcę. Pamiętajcie, że sklepy są tematyczne, więc nie możesz zrobić sklepu, gdzie wkładasz wszystko. Tylko na przykład robisz sklep, w którym jest jedzenie, to tylko jedzenie jest w środku, rozumiecie o co chodzi. Najważniejsze z tego wszystkiego, wiecie co ja będę wprowadzał? Wprowadzę podatek. I ty zastanawiam się, jaki podatek? Chyba jeden blok diamentu codziennie trzeba będzie przynosić na spawn i dokładać do wielkiej puli diamentowych bloków, będzie podatek. Jak wiemy, podatki działają dobrze dla państwa, także to działają dobrze dla naszego serwera. Czajcie? Każdy będzie musiał codziennie jeden blok diaksa rzucić na podatek. Sandra to już się śmiała, że Providen otwiera na spawnie normalnie. 1 milion IQ. Oczywiście to nie jest tak, że ja będę korzystał z tych diamentów, tylko to jest podatek dla serwera i ogólnie on będzie tam stał cały czas. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić najbogatszy serwer w Minecraft w Polsce XD. W nadziei, że znajdziemy koksa, bo mamy na to jeszcze tak około 30 minut. Wybrał się gdzieś na wyprawę i no spróbował przynajmniej znaleźć koksa, więc idziemy sobie po opsa wydobyć. Mamy super kilo, więc to długo nie będzie trwało. Dobra, ale ja będę zaskoczeniem, tak, wejdziemy w zwarcie, wejdziemy, ja dwoje rzucę. Koleś, dwa serduszka mniej, cyk, cyk, myk, fyk, pyk, pyk, dwa strzały z siekiery i koniec po gościu. Może się uda, kto to wie. Dobra, i cyk, cyk, cyk. Lecimy. Bless RNG. Minus 1000, no nie jesteśmy daleko. Musimy generalnie iść w tę stronę, w nadziei, że coś jeszcze zdążymy znaleźć. To moim zdaniem ktoś tutaj już był. Z tego względu, że kurde, tutaj wszyscy tak hantowali po tej jabłka. MRCK, S, tu kulek, oldu, to przemierzyli chyba z 40 tysięcy kratek dookoła spawnu, żeby znaleźć. Ale może jakąś tą jedną pominęli. Może. Kto to wie. Jakby ktoś tu chciał zamieszkać, to już mu wyczyszczę teren. Ale kurde, czemu my po jakiejś...
brzuskach chodzimy. No i widzicie, na przykład teraz, fajnie, że nie wiecie, jaki jest seed tego świata, bo jakbym wam podał seed, to pewno by były osoby na czacie, które pisały, no Liv, 17253 jest piramida, tam jest. Myślałem też, żeby zabrać śnieżki na tą walkę, ale no kurde, limitowane miejsce jest strasznie w ekwipunku. Chociaż nie, wiecie co, ugadamy się tak, że wszyscy sobie zrobimy spawn pointa przy end portalu i zrobimy takie coś, że jak ktoś zginie, to po prostu zejdziemy na dół i będziemy bez EQ chodzić i patrzeć. Ale jestem sam ciekawy, kto wygra, bo ja moim zdaniem to średnio się czuję w takich akcjach typowych, jak jest PvP z dużą ilością osób, nie? Więc jakby nie wiem, zobaczymy. Jesteśmy na pustyni, ale to jest pustynia na spawnie. To, nawet to jest pustynia chyba obok mnie dokładnie. Brawo, brawo widzowie, dobra, wróciliśmy na bazę, czyli teoretycznie przez 26 minut nie zrobiliśmy nic totalnie, poza wbiciem 10 tysięcy słów Pangurowi. Albo wiecie co, może tak powinienem ustawiać. O, tak by było lepiej, wtedy mam poisony tutaj na przykład. Stręże, jedzenie, milk można zawsze wyciągnąć, wodę by się przydało mieć. Najwyżej damy radę. Idziemy właśnie do Olda, do bazy. Mam nadzieję, że nam się uda. Siemano kulek, siemano. Człowieku, ja mam tyle rzeczy w eku, że ja nawet nie wiem, co mam na pasek założyć. Rozumiem. Zwalisz ich? No nie wiem, kurde, jest bombastycznie, boję się trochę tak szczerze. Tu mieszka wielki koks Estu, pogu na czacie widzowie. Chłop, co robi ty? Ale wiesz, co jest najlepsze? Ty chyba MRCX znalazł koksa, nie? No znalazł. Podobno też znalazł. Mi tak właśnie pisali. Ja pierdziele. Ale fajną bazę. Ale wiecie co? Nawet olać tą prezydenturę, ty wiecie co? Najlepsze, że jak ktoś wygra, to będzie miał kurde tyle setów netherite'owych. Bez kitu. Że człowieku ja na spawnie będę... O ile będzie miał miejsce, żeby to pozbierać. Bez kitu, ale jak będzie, to ja na spawnie je sprzedaję normalnie. Macie już wszystko przygotowane, wieku, powiem wam szczerze, że ja mam tyle rzeczy, że ja nawet nie wiem, co wziąć na pasek, ty. Ja też tak mam. Każdy niech sobie stanie na swoim i zrobimy tak. Zanim wejdziemy, to przedstawiam zasady teraz, więc wszyscy słuchają. Plus o tym, o co gramy. Więc tak, kto wygra dzisiaj, zostaje prezydentem na tydzień. I sprawa wygląda tak, że prezydent robi wszystko, co najlepsze dla serwera, nie dla siebie. Więc nie możesz zostać prezydentem i powiedzieć, wybuduj mi dom. Nie możesz tego zrobić. Możesz powiedzieć za to na przykład, że mają zrobić każdy przez nether dojście do siebie ze spawnu. Żeby dało się do wszystkich ze spawnu dojść. Możesz na przykład wprowadzić podatek na serwerze, że na przykład codziennie każdy musi przynieść jeden blok diamentu na spawn i koniec, i tyle. I jest podatek na serwerze, i tyle. I kto pobiera? Kto zabiera te diamenty? No nikt, one leżą tam po prostu. A, okej. Okay. Państwo. Państwo. Później na pożyczkę będziesz miał. Tak. No nie, no potem będzie można płacić nimi, będzie. Na przykład osobom chętnym na wybudowanie dróg i tak dalej, tak myślę. Dokładnie, generalnie takie zlecenia typu, że wiecie, że ten. Dobra, także jak mamy obgadane sprawę prezydentury, to kolejna sprawa jest taka, że 16 złotych jabłek maksymalnie, 16 pereł, tak jak każdy wie, ile ma, nie używamy ender chestu w środku. I teraz ważna sprawa. Jak wejdziemy, to na razie się nie bijemy. Każdy zajmuje sobie swój filar na spokojnie. I dopiero jak pójdzie komenda start, dopiero się wtedy bijemy. Także to jest zrozumiałe, mam nadzieję. Plus, każdy jeszcze zanim wejdziemy do środka, niech sobie ustawi tam na łóżku spawn point. Bo jeżeli na przykład giniesz, tak, możemy sobie teraz pójść ustawić. Jeżeli zginiesz, to już nie bierzesz udziału. Generalnie masz tylko jedno życie. Więc jak zginiesz, nie bierzesz udziału, ale żeby twoi widzowie mogli oglądać to, co się dalej dzieje, możesz sobie wejść portalem. I wtedy już nie bierzesz udziału w grze, po prostu sobie stoisz na dole i patrzysz na całą resztę, jak tam przebiega. I nie podnosisz żadnych itemów, nic. Po prostu stoisz i patrzysz. Zrozumieli wszyscy? Ja. No. Oczywiście. No to po kolei lecimy jak w formie, jakby jak zegarek leci od Pangura do Esta i tak dalej. Więc Pangur pierwszy. O kurde, ja ostatnio. Idę do Let's go. Dobra, idę do Enderu, pójdziemy. Ja też idę do Enderu po to, co złożyłem. Także zapraszam wszystkich. Ja nagram, jak wszyscy wchodzicie, żeby wszyscy widzieli. Dobra, chyba wszystko mam. Jazdo. No to let's go. Gdzie się zespiliśmy? Pod ziemią, dobra, to ziemią, fajnie. Co szczęście. Dobra, każdy sobie zajmuje filar. Nie ma. Nie, no kurde, najlepsze filary zabiorą. Nie, to jest mój filar, odsuj się. Odsuj się. Ten lepszy będzie. Dobra, to ja wezmę sobie ten. Czemu mogę perły rzucić? Bez kitu. Nie, coś mnie bije, ratunku. Nie, wszystkie filary zabrali najlepsze. Pierwszy byłem. Ej, ja mam pytanie, proszę, tylko podpowiedzcie mi. No. Jak mam totem w drugiej ręce, jakby jak na przykład ty mnie zabijesz, to on się używa od razu? Tak. Jak się umawiamy? Dobra, let's go. Niszczymy Ender Krystale? No tak, tak, chcesz coś zniszczyć. Już generalnie możemy zaczynać, jak jesteście wszyscy ready. Dobra, zniszczyłem. Dobra. Czemu on na mnie? Ty smog na mnie. Lecimy. No odsuń się ode mnie, gościu. I tyle. Tyle. Dobra, jest git. Dobra, i tyle. To jest mój pomysł generalnie, widzowie, na razie. Każdy ma swój filar, nie? Ktoś nie rozwalił krystalu, dobra. Ja się boję, nie chcę się temu smokowi pokazywać. Dobra, na razie jest git, widzowie, ty. My możemy czekać. Patrzcie, to jest najlepsza taktyka. Jakby było jajo, to walimy tego invisibla i spadamy totalnie. Czekajcie, spróbujemy. A tam kto jest? Dobra, dostał. Ale wale. Nie, nie do mnie. Ale ja mam tutaj dobry angel, ty. Patrz, on nawet się nie spodziewa, on nawet się nie spodziewa. Czekaj, wale go. Ty, bo ja potnie wypiłem.
Skąd ja dostaję te hity, ty? O, ty, jak na łeb. Pałę smoka. Co są za chłop? To weź mnie je bombarduj, co? Ty, we dwie osoby mnie bombardują. A smoka to już nikt nie walił na dole, tak? Od razu z bomby, dobra. To jest pangur, czy to? Ale wiesz, że ja w jedno miejsce celuję. Trzeba zbić tego smoka. A nie da się go zbić. No jak myśli? Sandra pierwszy rip. Nara. Co jest? Pangur? Halo? Bym się tam sperełkował. Myślę, że tutaj sama jestem przygotowany. A tam na dole kto jest? Ale bomby dostajesz, gościu. Czemu jest tak na dole siedzisz? Halo, jest tu? Ja się już biłem z kulasem soldem, o co ci chodzi? Ja jestem. Jak? Przypominam, że jestem do sesa. Uleciał! Ale tendermany teraz to. Lepa jestem. Dawaj. Oj, tam jest nieźle. Ło! Spierdziela jest tu. Co, który to szedł do mnie? No nie, jest tu, odczep się. Nie, no nie, że tak szybko ja przegram, ty... To miało tak nie być. Nie, no przegram. Czad, przegram. Kulek, ty kurde. Kulek. Co jest tą perłą? Spadufa, ty, spadufa! Ale mi dojazd zrobiłeś, Estu, ty! Ale nie stać wszystkich pereł na mnie, co? Nie trafisz? Nup. Dobra. Czad! Udało się przeżyć! Jak on wie? Ja pierdzielę, czad. Jest źle. Ja nie wiem, co robić. Jest źle. F? Dobrze, przeżyliśmy, jest. Kurde, no! Dobra, grubszy lpad. Ale najgorzej, że my totem straciliśmy. Ja panikuję, ja nie umiem się zgraszajbić. Nigdy się nie biłem. Przypomnijmy sobie, co my chcemy tutaj. Poison. Ty mam te insta damage, trzeba je zużywać w końcu. Dawaj, kulek to jest. Czekaj. Estu jest najpotężniejszy, Estu najwięcej grał. O, taki jest klepa Minecraft. Poczekaj, walij. Tak, o, czekaj. Tam jest Sandra, dobra. Sandrę nie bijemy, bo już Sandra nie żyje. Walą się wszyscy na środku, dobrze. Dobrze, czad. Dobrze. Ktoś to nie widział, co się biega. Walimy, nie wszedł. Czad nie wszedł. Koleś deduwę ma, ale na invisible, że tam leci. Pa, jak się brydżuje. Nie mogę go trafić. Ale że mnie endermany zabijają? Ole, ja tu kurde, kołpaki trochę endermenów wam zabrałam, żeby was nie triggerowały. Dobra, czekajcie. Mamy go. Spada, on spada, pa! Spadł czy nie? Czad, spadł czy nie? Chyba nie spadł. Spadł chyba. Nie ma go. Ja tutaj jestem. Aha, dobra, to był kulek. Wi... Poleciał! Dobra, jest. Sklaczowany perłą. Ilu was tutaj? Co to za... Ej, co to za soj? Żaden soj, po prostu panu też mi klepie. Bardzo. Co to za soj, chłopaki? Ohy, me, dobra. Ale z tymi debuffa zrzucali? Ale ty, oldu, Estu, to jesteś kozak w tą grę, ty. Dobra, nie masz mnie, nara. Ty, tego dobra, smoka trzeba, debuffy, tego nie? Smoka trzeba zacząć bić. Dwaję się szybko. Oddawaj mięso, Jerry'u! Dobrze, palimy go! Jo, pierdziele. On jest nasz czat. Nie no, ja od razu przez Endermana. Palimy go. Dostałem od kogoś hita. Nie mamy szans na PvP. O, ktoś tu już fajerki nie ma. Właśnie, Estu, jesteś koksem, dzięki. Dobra, czad, jest git. Tylko ten gnój się na mnie uczepił. Mamy sobie perłę. Ostatnia regenta tak? Moja, więc słabo. Otrzep się ode. Dzięki za heal, Peter. Dobra, jest perch. Zostaw mnie. Jest perch. Mamy strength. Dobra. Dobra. Ej. Zmieniam target na Piotka. No żeśmy to jechał, ty. Kurde, czad, to nie za duży mam, za duży mam. Lecę do tobą. Ale on ma HP. Dobra, czad. My musimy się zająć smokiem. My tego nie wygramy. Wszystko zużyłem, co? Nie ucieknie już następnym razem. Ale że kule wpada? Nie, on ma miecz, czyli to jest Piotrek. Czad. Ale że ja te trafić się mogę? Jo, pierdziel, co nam się dzieje? Ale ten Enderman się zrobił. Przypominam, że to chodzi o jajo. Koniec, no i... Mówiłem, że Big Stone! Mówiłem! Ja nie wiem,
prawicy co zabrałem. Głupierdę, Essa! Może się trollował tak, wiesz, to szkoda gadać. Ja chciałem się zasłonić, ale nie zdążyłem. Przed strongholdem. Ej, dobra, opowiem wam historię, nie? Rozwalam smoka, zdejmuję zbroję, walę Invisible, biegnę do tego jaja, widzę, że pan gór wszystkich wysadza, mówię, to jest mój moment, ty. I Enderman się na mnie uwziął, ty, i musiałem uciekać z jaja. Stałem przy jaju. Przez całą grę Essu mi taki dojazd zrobił, że to... Ej, ale mam pytanie. Miałeś przez taki moment, że miałeś tak dwa serca? Człowieku, miałem, ale cały czas... Ale was Kulek zbejtował, Kulek powiedział, że ja miedź wyrzuciłem, diamentowy miecz z cnokiem. No, zostawcie łapkę, jak się wam podobało, będzie więcej. Tyle najadłem, koksa zjadłem na koniec. Ja nie zjadłem. Moja taktyka była taka, wyrzucam, daję jajko. W ogóle kto zabił smoka, ty? No, ja. Tylko na to czekałem, zabiłeś smoka, zjadłem koksa i poszedłem od razu po jajo. No bo Essu mi zrobił taki dojazd, ja wszystkie perły w życiu. Mówię, dobra, muszę zniszczyć smoka, podnieść jajo, bo inaczej koniec. A jeszcze miałem 5 perły i mówię, nie, no muszę go dojać i mi Oldu dojeżdżał, bo mu poizona rzuciłem na twarz. Ja sobie obserwowałam i jak tylko Nolit podchodził do smoka i zaczynał go bić, to Essu od razu dojazd. To jeszcze zanim właśnie skończymy, pierwszy postulat. Pierwszy postulat, robimy spawna, coś fajnego na spawnie trzeba wybudować. W sensie to prędzej, żeby każdy chyba sklep zrobił, nie? Bo na spawnie to nie robimy raczej, w sensie chyba, no nie wiem, zresztą ty jesteś prezydent. To do poniedziałku każdy ma postawić przynajmniej na spawnie, chodzi mi o sklep, żeby coś się działo na spawnie. Ale warto wspomnieć, żeby te sklepy były pojedyncze, tematyczne. Nie ma, że na przykład robicie sobie sklep i macie tam wszystko, trochę mięsa, trochę klocków, trochę czegoś. To robicie tematyczne sklepy, no i fajnie by było, jakby one dobrze wyglądały. To... Dobra, to co? Nie ma podatku, prawda? Nie ma podatku. Juhu! Ale czekajcie, bo jakby był podatek, czy moglibyśmy na coś fajnego ten podatek przeznaczyć. No tak, na pewno na coś byśmy mogli drogi budować. No to wstawiamy codziennie dzień diamenta. Jeden blok diamentów, takie nawet do skrzynki. No jeden blok diamentów. Jak jeden blok diamentów? Miało nie być po podatku. MRC, to idź lepiej na spawn i zrób takie po prostu koło szare, gdzie będzie trzeba diamenty kłaść po prostu. Dobra, znaczy chciałem wam powiedzieć, że Elytra Kozak, ale to raczej ja bym chciał ją przejąć, więc dobra. Elu! Chciałabym mieć rzeczy. Dobra, budowania domu. Kurde, no zasłania mi cały czas, chłop. Yes. Dobra, szukamy szybko statku, żeby nam nie zabrali. Ja z tą czat z tak perą, więc git. Ale widzieliście, jak byłem blisko, ja podszedłem do tego jaja, tylko ten Enderman się na mnie uwziął. Ten Enderman, gdyby się na mnie nie uwziął, to byśmy to mieli. Kiedy będzie jakiś następny event, coś wymyślimy dzisiaj, pomyślę nad jakimś eventem, to za tydzień pewno będzie. No, ja się cieszę, że tak śledzicie nasz serwer i że tak wam się podoba. No, zobaczymy, jak będzie prezydentura. Już VAT podniósł. 9 diamentów VAT-u jest codziennie. Ja to ja ci powiem przyniosę. Więcej. Znalazłem NCT, ale nie bez statku. Jednak cofam, znalazłem drugie NCT. Tam jest ten? Tam jest end, Sandra? Masz może perły jedną? No masz. Dobra, ja zrobię. Dobra. S? Jezu, dobra, sobie od razu farmimy te shulkery. Nie, mamy swoją elytrę, pogu czat. Oficjalnie możemy latać na serwerze. Może byśmy zrobili sklep z elytrami, ty, to też jest pomysł. Up, co? Okej. Okay. Sky is the limit. Także elytra, gzy, normalnie, sky is the limit. I co, walimy sobie jakieś kolesi też, nie? Żeby też mieć te shulkery. Ile tego mamy? 3. Ale end otwarty nareszcie. Sandra tam zaproponowała, żeby zrobić jedną farmę expa, ale to nie wiem. Jak Sandra zrobi, to może... Nienawidzę tego, nienawidzę tych wszystkich mobów tutaj. Co tutaj takie bombardowanie jest? No i tyle, musimy czekać. Trafię czy nie? Trafię. S? I głowa smoka zabrana. Pytanie, czy spadnie do Voida, czy nie? Mamy ją. S, GG, chat. I tyle. Najważniejsze rzeczy, tylko żeby ze sobą zabrać. Elytra najważniejsza, nie? To i to, plus to. Reszta to jest syf. I tyle. Wszystko włożone, żebym nic nie pominął, jest elytra najważniejsza. To co? Skok wiary. A, nawet ze wszystkim skoczę do lawy. Dobra, pierw wiadro. No i tyle. Tyle z wiadra. Oni nie wiedzą, że ja to zrobiłem specjalnie, nie? I się cieszą, głupki, ho, ho, ho. Zapamiętajmy kordy portalu też, ja sobie screenuję w razie czego. Po pierwsze, jak chcesz dostać ode mnie elytrę za te 6 bloków diamentów, chciałabym bardzo, to musisz jeszcze jedną rzecz zrealizować. Dać mi cały gunpowder, jaki masz, bo mi się nie chce mi się tak chodzić po ten, ja mogę polecieć po następną elytrę, ale no jak nie masz gunpowdera, to nic z tego raczej nie będzie. No może jeden lub dwa. To nic z tego nie będzie. Przerobiłam wszystko na fajerwerki. Dobra, widzowie, także dzisiaj to by było na tyle. Jutro będziemy przenosić całą bazę. Będziemy przenosić całą bazę i zrobimy dom. Także dzisiaj to by było na tyle. Do zobaczenia, jutro się widzimy. Trzymajcie się, na razie, cześć, Sandra, też się możesz pożegnać, jak już tu już jesteś. Bye!
Trzymajcie się.